Witam bardzo serdecznie lidera zespołu. Jesteście już po koncercie. Jak wrażenia, jak mysłowiczanie się spisali? Wrażenia przede wszystkim gorąca atmosfera, bo gorący dzień, ale myślę, że też publiczność, która się zgromadziła na koncercie, no niesamowicie żywiołowa, cudownie, wspaniały wieczór. Nie brakło takich momentów, gdzie publiczność z wami śpiewała wasze piosenki. Jakie to uczucie być artystą, być na scenie i słyszeć, jak tłum ludzi śpiewa największe hity? No to jest najprzyjemniejsza część naszej pracy, kiedy wychodzimy, żeby zagrać koncert, i mnie zawsze urzeka to, jak po prostu są maluchy z rodzicami, które gdzieś tam podskakują u tatów, tudzież u mamów na barana i śpiewają równo z nami słowa naszych piosenek. To jest coś niesamowitego. Dzisiaj też obserwowałem, że w sumie poza hitami, które leciały w radio, że ludzie normalnie śpiewają wszystkie utwory z płyty, więc znają nasz repertuar, więc cudownie było zobaczyć naprawdę wiernych fanów Sound & Grace pod sceną na koncercie, którzy śpiewali z nami równo materiał z całej płyty. Muzyka gospel jest bardziej kojarzona z taką muzyką kościelną, gdzieś ten stereotyp się utarł. Wy go jednak łamiecie i to dość dobrze. To znaczy tak, jeżeli chodzi o płytę Atom, to jest to płyta popowa, która w treści jest dosyć uniwersalna. Mówi o rzeczach pozytywnych, mówi o pozytywnych emocjach, o rzeczach dobrych. Jeżeli chodzi o muzykę gospel, z której wypływa Sound & Grace, z którą łączy się nasza historia, historia naszego powstania, to my nigdy nie traktowaliśmy tej muzyki stricte wyznaniowo, to znaczy dla nas ona ma niesamowite przesłanie i siłę, jesteśmy w pełni świadomi tego, o czym opowiada, jaki niesie ze sobą bagaż emocjonalny, że jest to jednak muzyka, która jest związana z duchowością i z pewnego rodzaju religijnością, i myślę, że dlatego ma olbrzymią siłę i gdzieś myślę, że ludzie, z którymi pracujemy w Sound & Grace, nasi wokaliści, ja i Ania, czyli liderzy zespołu, jesteśmy osobami, które gdzieś pracują nad tą sferą duchową i każdy z nas na swój sposób jakoś nad nią pracuje. Ale nigdy na przykład nie było jakimś warunkiem, żeby przyjęcie do Sound & Grace to kwestia jakiegoś konkretnego wyznania czy deklaracji religijnej. Myślę, że każdy z nas nosi takie rzeczy w sercu i one to są sprawy indywidualne. A ta muzyka nas łączy dlatego, że ma w sobie olbrzymią siłę, którą my czujemy i to jest dla nas najważniejsze. Zespół liczy ponad 20 osób. Jak to jest zapanować nad tak dużą grupą ludzi? To nie jest łatwe prowadzenie zespołu. Ścierają się różne charaktery, różne osobowości. Jak wam się to udaje? Czy zespół liczy 20 osób i faktycznie na próbach w Warszawie ćwiczymy nawet w 22 osoby, ale koncertujemy 12 już od wielu lat, dlatego że w Sound & Grace tworzą ludzie, którzy na co dzień też mają rodziny, pracują zawodowo. I nie wszyscy są w stanie się zaangażować w pełni w ten taki tryb życia koncertowego Sound & Grace. Jeżeli chodzi o to, jak zapanować nad taką grupą, no, to nie jest żadna filozofia i żadna sztuka. Myślę, że po prostu pewnego rodzaju uczciwe podejście do ludzi, z którymi się pracuje, komunikacja, rozmawianie. No my się przyjaźnimy, więc ja w ogóle nie traktuję tego jako wyzwanie prowadzenie tego zespołu. Wiadomo, że są sytuacje, w których faktycznie poróżniamy się w różnego typu sytuacjach i poglądach, ale to nigdy dla nas nie było powodem do jakichś zatargów i awantur. To jest śmieszne, bo nawet dzisiaj rozmawialiśmy w busie jadąc na koncert o tym, jak różne poglądy polityczne mamy i sobie... Nie, ale właśnie to o to chodzi, że przeważnie ludzie się w takich momentach obrażają na siebie i kłócą, a my sobie żartujemy z siebie, kto za jaką trakcją polityczną, kto za jakimi poglądami, które rzeczy z bieżących wydarzeń politycznych na świecie nam się podobają, a które nie. I mamy bardzo sprzeczne zdania i niektóre osoby są bardziej konserwatywne, inne bardziej liberalne, ale wysiadamy z busa i w ogóle mamy luz totalny na to i nigdy w życiu nas takie rzeczy nie poróżniły. Dlatego też o politykę pytać się nie będę, skupię się na czymś bardziej ciekawszym. Kto u was, czy u was jest podział obowiązków? Ktoś pisze teksty, ktoś tworzy muzykę? Jak to wygląda?
W przypadku płyty Atom, no to jest podział obowiązków dosyć oczywisty, bo całą płytę skomponował nasz producent muzyczny, czyli TAP. On jest autorem wszystkich naszych piosenek, melodii, muzyki. Jeżeli chodzi o teksty, no to teksty pisała dla nas Patrycja Kosiarkiewicz. I też tak jakby Patrycja jak nas poznała, no to wspólnie obraliśmy jakiś nurt, jak to ma wyglądać. Przy tworzeniu całej płyty czynnie uczestniczyła nasza wytwórnia muzyczna, czyli Gorgo Music. Łukasz z Kasią, czyli nasi menadżerowie, aktywnie uczestniczą zawsze przy tworzeniu utworów. Wręcz nawet niektóre piosenki są, inspiracje na niektóre piosenki wynikają od nich. To tak działa, więc są często takim punktem, który mówi: słuchajcie, napiszmy piosenkę o tym i o tym, żeby traktowała o takich tematach, mówiła o takim przesłaniu. I wtedy Łukasz z Kasią wysyłają taki brief, TAP z Patrycją siadali, do tej pory tak było, siadali i tworzyli taki numer, a my w to tchnęliśmy ducha żywej muzyki, śpiewania i naszych głosów. Jesteście grupą ludzi, która miała tę odwagę, by pójść do telewizji, zaprezentować się w telewizyjnym show. U nas w Mysłowicach był taki fajny konkurs dla młodzieży, Mysłowice mają talent. Czy zachęciłbyś młode osoby, które mają talenty, a zapewniam Cię, że w Mysłowicach takich osób nie brakuje, by jednak poszły gdzieś dalej, gdzieś się zaprezentowały? Mówisz o programach Mam Talent, typu talent show, tak? No ja chyba jestem najgorszą osobą do zachęcania, dlatego że ja mam swoje zdanie osobiste na ten temat takie, że jeżeli ktoś nie do końca wie, o co mu chodzi, nie ma wybranej swojej ścieżki muzycznej, pomysłu na siebie i po prostu chce pójść tylko po prostu, żeby sobie pośpiewać w telewizji, to ja akurat nie polecam, bo to jest dosyć duży stres. Takie programy rządzą się własnymi prawami i tam rzeczywiście ważne jest to, żeby szły osoby, które mają konkretny cel i chcą go osiągnąć. Natomiast myślę, że w muzyce nie chodzi tylko o to, żeby się prezentować w talent show. Muzyka jest tak wspaniałym spektrum przekazywania emocji, że nie wiem, dla mnie granie w garażu, czy na lokalnych imprezach, czy występowanie na imprezach rodzinnych jest równie ważne jak granie koncertów na dużych scenach, bo to jest ten sam przekaz emocjonalny. Oczywiście, jeżeli ktoś czuje w sobie siłę, że wierzy w swój talent, jest pewny siebie i rzeczywiście dostaje feedback od otoczenia, że jest wyjątkowy i że to się podoba, niech próbuje swoich sił. Tylko to zawsze musi być przemyślana decyzja, bo konfrontowanie się z produkcją telewizyjną bywa dosyć trudne i bezlitosne. Znaczy w tamtych miejscach nie ma przestrzeni na sentymenty. Więc niejednokrotnie osoby bardzo zdolne zostają niedocenione albo skrytykowane i zostają podcinane im skrzydła, a to nie o to chodzi. Ja znam wiele osób, przezdolnych wokalistów, którzy dzisiaj wydali płyty, a na przykład nie dostali się do żadnego z talent show, więc to nie jest żadnym wyznacznikiem. Nie wolno się załamywać. Zaczęły się wakacje, rusza lato 2016, rozpoczęliśmy je w Mysłowicach, ale gdzie jeszcze tego lata będzie można usłyszeć Sound & Grace? No, Sound & Grace jest w wirze trasy koncertowej. Będziemy mieli teraz chwilę odpoczynku. Przez dwa pierwsze tygodnie lipca będziemy stacjonowali w Warszawie, będziemy mieli różnego rodzaju działania lokalne na miejscu. Czyli nie odpoczywamy muzycznie, ale zaraz później ruszamy znowu w koncerty w całą Polskę. Myślę, że zawitamy jeszcze nad morze. Mam nadzieję, że zobaczymy chociaż trochę gór. Wszędzie, gdzie nas zaproszą, tam pojedziemy i spotkamy się z ludźmi, którzy chcą słuchać naszej muzyki. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Specjalnie dla widzów telewizji Mysłowice, lider zespołu Sound & Grace. Dziękuję bardzo.